Ewangelia Jana, rozdział 20. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał, i mówi do nich: Wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli razem. Jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Za nim wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. Zobaczył i uwierzył. Wciąż do nich nie docierało, że według Pisma Jezus ma powstać z martwych. Obaj zatem wrócili do siebie. Maria tymczasem stała przy grobowcu i płakała. Płacząc nachyliła się, zajrzała do środka i zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Jeden siedział u wezgłowia, a drugi u nóg, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. Kobieto, zapytali, dlaczego płaczesz? A ona: Wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała. Wówczas Jezus zwrócił się do niej. Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast, w przekonaniu, że to ogrodnik, powiedziała: Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Mario, przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku: Rabuni! Co znaczy nauczycielu. Nie trzymaj mnie już. Zwrócił się do niej: Bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazała im też Jego słowa. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zaryglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział: Pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. A Jezus znów im powiedział: Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: Przyjmijcie Ducha Świętego. Grzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z 12 zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem: Widzieliśmy Pana! On zaś odpowiedział: Jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Po 8 dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, wszedł Jezus. Stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza: Zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wierz. Tomasz wyznał: Mój Pan i mój Bóg. Wtedy Jezus powiedział: Uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Wiele też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu.